Cześć, to jest taki podkaścik, także jeżeli chcielibyście sobie coś puścić w tle, w międzyczasie jak robicie coś innego, to bardzo chętnie zachęcam do posłuchania tego, co mam Wam do opowiedzenia. W ostatnim czasie można odebrać, że powoli odchodzę od Genshina albo na przykład ciągle na niego narzekam lub że gra totalnie mi się znudziła, albo że wręcz jej nie lubię. Te założenia są błędne i w tym filmie chciałabym pogadać o tym, w czym tak naprawdę leży tutaj problem. Oczywiście opinia jest totalnie subiektywna, i chciałabym również zachęcić Was do podzielenia się w sposób oczywiście kulturalny swoimi przemyśleniami oraz opiniami. Zacznijmy od tego, że Genshin jest naprawdę wyjątkową gierką z otwartym światem, które oferuje naprawdę ciekawą i niesamowitą historię. Silną pozycję Genshin na pewno zapewnił sobie dzięki ciekawym postaciom, designem, nietuzinkowym gameplayem i kilkoma innymi też aspektami. I to jest w sumie to, co mnie w pierwszej kolejności urzekło. Po raz pierwszy odpaliłam grę podczas zamkniętej bety. Niestety coraz głośniej mówi się o tym, że jest marnowany potencjał produkcji w wyniku koncepcji założonej przez twórców. Mowa tutaj oczywiście o słynnym braku endgame contentu, który rozwijałby nasze postaci na tyle, aby wszystkie wysiłki włożone w kozackie buildy zostały nagrodzone. Już wiemy, że na dzień dzisiejszy twórcy nie mają w planach tworzyć contentu podobnego do Abysa przynajmniej na ten moment. Polą postawić na coś mniej wymagającego, jak sezonowe evenciki, które nawet nie wymagają od nas większego wysiłku, aby zdobyć upragnione przez nas do losowania primo. To sprawia, że w większości osoby wchodzą do gry, robią cały event w max godzinę, tak potwierdzam, że robiłam na przykład na streamie, i wychodzą z gry. Biorąc pod uwagę fakt, że gra nie jest wymagająca i... Nie wymaga od nas praktycznie tworzenia specjalnych kombinacji postaci, jest czysto dla waszej satysfakcji i nie jest to nagradzane w żaden sposób. Także sens na przykład losowania po nowe postacie nie jest już tak. Naprawdę istotny. Jako osoba, która jest na bieżąco w grze, nie chcę się ograniczać tylko do zwiedzania nowych obszarów, robienia szybkich eventów czy stoje raz na miesiąc. Chciałabym, aby gra dała mi chęci, aby miała w ogóle po co budować kolejne party niż tylko dla siebie i własnej satysfakcji. Jako gracz przeróżnych gier, zazwyczaj takiej końcowej rozgrywki mi tutaj brakuje i mam wrażenie, że nie tylko mnie. A widzę, że gra ma naprawdę świetny potencjał do tego typu kontentu. Tylko no właśnie, należy prawdopodobnie zaakceptować fakt, iż hojowers ma swój własny pomysł na to, jak gra ma wyglądać, i wcale nie są zainteresowani tworzeniem czegokolwiek, co wymagałoby jakiegoś wysiłku czy wyzwania. Genshin będzie taką mobilkową gierką, do której wejdziecie tam na te 30 minut dziennie i w sumie tyle. Oczywiście ja na to wszystko patrzę z perspektywy osoby, która robi content do gier, a jak tego contentu nie ma, to trzeba zacząć go wymyślać na siłę. Tego nigdy nie chciałam robić, więc na dzień dzisiejszy wchodzę do gry, aby zrobić eventy, śledzić historię, która naprawdę w tej grze jest jak dla mnie niesamowita i wciąż mnie trzyma i fascynuje. Ale no wybaczcie, nie widzę już zabawy w ocenianiu na przykład innych buildów, bo nie mają one na dzień dzisiejszy Żadnego znaczenia. Żeby nie było, ja nie narzekam, bo mam ochotę sobie pohejtować gierkę, tylko chciałabym, aby ta gra była lepsza, bo mi na niej zależy, bo jest fajna, bo jest niesamowita, jest ciekawa, jest inna po prostu, tak? Ale brakuje pewnych jakby aspektów. Gdybym tak bardzo jej nie lubiła, to wierzcie mi, nie grałabym w nią i definitywnie zajęłabym się czymś innym gdzie pokrótce właściwie robię różne inne rzeczy i tak. No dobrze, ale pogadajmy może, czego ja oczekuję od gry i czym jest dla mnie ten endgame content. Bynajmniej nie jest to nadchodząca karcianka, gdyż jest to dodatkowy content urozmaicający grę, owszem, ale nie będziemy w nim mogli wykorzystać naszych buildów, zdobyć lepsze i fajniejsze nagrody. Tak samo jest na przykład w przypadku tipota, czy chociażby systemu łowienia rybek. Nie będzie można się wykazać i tak niektórym graczom tego potrzeba i bardzo by e, chcieli, aby było coś bardziej e, wymagającego. Genshinie jest za mało kontentu na dłuższy czas. Jest to rozgrywka na jeden raz, do której się zazwyczaj nie wraca. Zrobisz pierwszy poziom, weźmiesz Primo i tyle widać event. Budowanie postaci staje się po pewnym czasie troszeczkę monotonne, zbieranie materiałów, robienie ciągle tych samych domainów, kółko i liczenie na to, że akurat wypadnie nam ten perfect item jednym z takich endgameowych kontentów mogłoby być rozwinięcie, na przykład, eventów jak Iki. ma bardzo świetne postawy do tego, czy czegokolwiek innego na wzór Abysa z losowymi przeciwnikami, a nawet większe poziomy trudności, gdzie w końcu te milionowe liczby w nadanych postaciach miałyby sens dodając do tego lepsze nagrody. Nie, no, nie musi być to koniecznie primo, chociaż wiadomo, ale na przykład jakiś dodatkowy i tak itd. Nie mówiąc już o tym, że wersja koopowa, czyli ta multiplayerowa no, leży i kwiczy nadal, a tam można dać coś, na przykład wzór jakichś mini rajdów. Te wszystkie contenty endgameowe nie powinny mieć ograniczeń z staminowych, tylko wejściowych. Dla mnie robienie eventów na zasadzie przejść, wziąć Primo i zapomnieć jest strasznym marnowaniem super potencjału na właśnie taki końcowy content. Nie mówię o tym, że często te eventy są częścią story, również, do którego potem nowi gracze, jak się okazuje, niestety nie mają dostępu. Tutaj na przykład Przypominam o słynnym evencie z Phil i pierwszym razem, jak spotykamy skaramusza. Oczywiście, jako osoba, która może, yy, która właściwie zaczyna grać w grę, możesz jak najbardziej nie rozumieć totalnie, jak można narzekać nawet kontentów w Gęsi, ja przecież jest go od groma ale wierz mi, kiedy osiągnie się ścianę w grze i dojdzie się jakby do tego momentu, gdzie się na bieżąco w gierce, gra zaczyna może nie nudzić, ale wpadacie w taką niepotrzebną, monotonnie grindu. Czyli wchodzicie do gry, robicie daily, ewentualnie kolejną część eventu i wychodzicie. Dużej ilości osób to odpowiada, jasne. I nie ma w tym naj... w ogóle nic złego, totalnie, bo to jest taki, wiecie, typ gierki, nie? Ale jest też duża grupa osób, do której się bardziej skłaniam, która chciałaby od tej gry czegoś więcej, bo ma na to potencjał masakrycznie ogromny. Ale niestety, Hoyo traktuje Genshi jako takie niechciane dziecko i jest to prawda. I wciąż przekłada nadzieje na rozwój innych produkcji, jak na przykład nadchodzący Star Rail czy chociażby Zen Lens Zone Zero. I jak na razie, no, nie zmienią swojej koncepcji. Przynajmniej no, nie mają tego w planach i to już po, potwierdzili ostatnim streamem, po, potwierdzili również tym ostatnim wywiadem. Ludzie będą grać w grę mimo wszystko i raczej jeszcze, przez długi czas nie zostanie ona zdetronizowana, także twórcy nie muszą się o nic obawiać. Przypominam słynny Tower of Fantasy, który niby miał być Genshin Killerem, ale wiadomo było, że nie będzie. Nadchodzący Wandering Ways, który też będzie zarobić tą gierką, ale ona będzie działała pewnie obok Genshina, tak samo. Także Genshin jakby nie ma się czego w ogóle totalnie obawiać. Ludzie dalej będą grać w tą grę. Kropka, to jest fakt. Dlatego też jako streamer ogólnie. Content Creator, nie zamykam się na Genshina, ale no nie chcę na siłę robić do niego kontentu tam, gdzie jest go mało. Jako streamer przypominam Content Creator. Ale wciąż, wiadomo, odpalę sobie grę na streamie, wspólnie sobie zrobimy story, e, też to story tłumaczę, obgadamy sobie różne teorie, zrobimy sobie eventy na raz i w sumie do następnego. W międzyczasie gram w inne gry. Na koniec dodam, że Hoyoverse jako azjatycka firma stworzyła grę z myślą o ich rynku. Nie europejskim, nie amerykańskim, a jak wiem, w Azji ludzie bardzo mają mało wolnego czasu, dlatego też gra jest projektowana właśnie w taki, a nie inny sposób. Coś dla nas może wydawać się niewystarczające, a dla osób, na przykład z Chin, jest kontentem na kilka miesięcy. Aczkolwiek jako, że gra jednak jest wystawiona na globalny rynek, czasem to co działa w Azji niekoniecznie może być 100% przyjęte u nas i dlatego tak. Duża część, czy jakaś tam grupa społeczności niepolskiej, ale chodzi mi o globalną społeczność, tak, właśnie czasami narzeka na ten brak endgame contentu, jak i również inni zagraniczni twórcy. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie, czy się zgadzacie, czy nie. A jakie są Wasze odczucia w tej kwestii? Tak jak mówię, tak ta gra teraz wygląda. No, okej, okay, nie ma w tym najmniejszego totalnie problemu. Po prostu niektórym nawet to może pasować, że wejdziecie sobie na chwilę do gry, zrobicie sobie tam jakiś content i wyjdziecie. Także nie macie też takiej presji, że możecie zostawać w tyle zgromnie. Także jak najbardziej ja to totalnie rozumiem. Dla osób takich jak ja, które wymagają czegoś więcej od gry, no, mnie ta gra troszeczkę blokuje pod tym względem, że. Zaczynam grać w grę na siłę, a tego nigdy nie chcę robić, dlatego też ograniczyłam jakby ten mój gameplay, dlatego też wychodzi mniej materiałów niż było to kiedyś na moim kanale. Ale to nie oznacza, że nie gram w ogóle w Genshin. W Genshin nadal gram. Trzymajcie się ciepło. Dzięki, że odsłuchaliście ten mój mały mini podcastik. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.